Cześć wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Pamison96, a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft. No i tak, niestety, jak nagrywam, to zawsze spadają FPS-y, a nie chcę w gorszej jakości nagrywać, ponieważ jesteście już przyzwyczajeni do dobrej jakości, do najlepszej jakości. No, nie wiem, czy najlepsza to jest jakość, ale jest to dobra jakość nagrywanych filmów, tak więc nie będę tego pogarszał, bo... No a z tym nic się nie zrobi, bo po prostu jest duży ten save już bardzo i dlatego spadają FPS-y. Jak nie nagrywam, to jest ich ponad 100, dlatego że tam zmieniłem kilka opcji w Minecrafcie i dzięki temu jest więcej FPS-ów, ale podczas nagrywania nie wiem, czy to będzie raczej zauważalne, tak więc cóż, trudno. No i tak, wróciłem tutaj do starej bazy, znaczy do bazy z poprzedniego sezonu, żeby pozbierać surowce drogocenne. No, obsydian, a też se pozbieram. Wszystko se wezmę, a czemużby nie. Znaczniki też sobie wezmę. No i... Nic tu więcej nie ma. O, żelazo, jaki ja byłem bogaty w żelazo. No to se wezmę żelazo, a czemużby nie. No, wszystko opóźnimy, cały save. A to? Koksów nie będę brał, bo... Nie chcę koksa zgrywać jakiegoś. Czasem koksjabka... No, chcę po prostu pokazać, że potrafię też walczyć bez koksjabłek. Tak więc nie będę ich brał, zostaną sobie na pamiątkę. No i tak, tu mam sobie dużo farm, w których mogę wszystko... No, jak wszystko zostawię, to nie będę miał nic. Tyle jajek, no, patrzcie jak dużo rzeczy. No, akurat kurczaków nie było dużo, bo ja dużo raczej nie polewam, ale jak będę potrzebował dużo mięsa, no to tu mogę zawsze sobie poekspić tak naprawdę na tych zwierzątkach i zdobyć sporo pożywienia. Oraz skór. Tak więc bardzo dobre to jest miejsce. Będę jeszcze tutaj odwiedzał to miejsce czasami. No bo to w końcu początek tutaj był. Węgiel, no węgla aż tak dużo. No dobra, wezmę kilka bloków. Bo przeprowadzkę robię, więc też przeprowadziłem się już, więc... No wróciłem się tylko po niektóre surowce. No i wracamy z powrotem. Do portalu. Tak, tutaj jest beacon z 1.11.2. No i tak, na 1.12.2 też zrobimy beacona, oczywiście będę musiał jeszcze polować na szkielety widerowe, żeby zdobyć jeszcze dwie czaszeczki, bo mam jedną czaszkę i chyba nie wiem, czy ją nie przeznaczę na trofeum, czyli będę musiał znowu na trzy czaszki polować. Dobra, a więc w takim razie idziemy. Jak widzicie, te biomy są po sąsiedzku. No tak, zacząłem nagrywanie dlatego, że mi się pojawił postęp chyba, o ile się nie mylę, tak, nie, tak, to, diamenty, bo akurat diamenty brałem, więc mi się pojawiło osiągnięcie. No i tak, jak widzicie, mamy tutaj jeszcze inne rzeczy, jeśli chodzi o biom, to biomowi dam jeszcze trochę czasu, nie będę teraz tego biomu odkrywał, bo nie wiem, jaki to jest biom dokładnie. Tak więc, jak będę miał elytrę, to sobie przelecimy wszystkie biomy jeszcze raz, bez problemu. No tak. Wieloznaczny wyraz, ale... Dobra. Oczywiście miałem na myśli, że po prostu będziemy fruwać, a nie co innego. No dobra. Chodźmy w takim razie odłożyć wszystko do magazynu. No tak, już mam... No już mi taka myśl chodzi, żeby tutaj zbudować mury obronne. Dookoła tego terenu. No i dzięki temu będzie tutaj bardzo bezpiecznie. Oczywiście będzie trzeba jeszcze oświetlić teren. No tak, jest noc, jest pokojowy, fajnie. Chyba będę musiał wszystko przenieść się po prostu na nowego save'a i zacząć wszystko totalnie od zera. Dlatego, że trochę przecina ten save, bo jest bardzo rozbudowany ze względów na biomy. No i tak, co będziemy robić na tym save'ie, bo już mam pomysł też. Pójdziemy znów zawalczyć sobie ze smokiem. Oczywiście najpierw musimy zdobyć sporo oczu... Sporo, nie oczu, sporo tych, jak to się nazywa? Sufler? Albo tak, zapomniałem, nie mam suflera. Nie podpowie mi. Łzy gasta muszę zdobyć. Dlatego, że nie mam... Znaczy, dlatego, żeby zrobić kryształy. Kryształy... jak to się nazywają? Kryształy endu? No chyba kryształy endu. One są... No cóż... Domyślnie są w endzie, kiedy się walczy ze smokiem, ale kiedy się już go pokona, to nie ma tych kryształów. A to nieistotne akurat. Najistotniejsze jest to, że kryształami można, no, zespawnować ponownie smoka. Czy tam... wskrzesić smoka można.
No więc ja go po prostu sobie wskrzeszę kilka razy i sobie powalczy. No tak, spoiler już, bo już... Ale nie powiedziałam ile razy, więc to na razie zostanie tajemnicą. No dobra. No, tyle ile uda mi się zdobyć oczywiście US Gasta, no nie? Dobra. A więc tak, diamenty na swoje miejsce. No tu są, tu jest miejsce na diamenty. Dużo diamentów, co nie? Wszystko to wykopałem, kiedy kopałem magazyn. Kto nie wie, o czym mówię, no to polecam poprzednie odcinki archiwalne z tej serii. Dobra, tu sobie będą diamenty leżeć, tu sobie będzie złoto. Jak widzicie, wszystko mam. No trochę złota, trochę wszystkiego. Wszystko mam dosłownie. No jeszcze trochę sobie bloki rozstawię. No dużo naprawdę tych surowców mam. Jeszcze węgiel tylko gdzieś trzeba wsadzić. Węgiel chyba na dole będę trzymał. Węgiel, węgiel. O, trochę już miałem węgla, więc sobie wsadzę. No i jest sobie węgiel. No i znowu jak zwykle nie wiem ile nagrywam czasu, bo zapomniałem spojrzeć na zegarek, kiedy zacząłem nagrywać. No i tak. Obsydian. Obsydian znajduje się... pomyślmy gdzie. I ogólnie płynnie chodzi nawet gra, jeśli chodzi o granie, znaczy o nagrywanie teraz. Ile mam FPS-ów? Ja, FPS-ów mało, ale chodzi jak marzenie. Nie przeszkadza mi teraz w ogóle nic, jeśli chodzi o płynność. No to widać, jest dobra płynność, bo mam niesamowity kill-off. No tak, widziałem dużo bardziej niesamowitszy, chyba z wydajnością 5. No ale na sam początek może być. No i jakiś tam przypadkowy, o, kill of stone. Tak, stare dobre czasy. Tak, enklatowało się. Dobra, więc tak. Przydałoby się zaprojektować jakąś... I w ogóle ja nie mam jeszcze domu, to jest magazyn. Przecież nie będę mieszkać w magazynie, no coś. I nie w takiej budzie roboczej. To jest buda robocza, jak widzicie. No, przez niektórych nazywana również kanciapą, ale... No, albo po prostu zwykłym... nie wiem, hangarem, albo nie wiem, dobra, nieważne. Tak czy owak, ja tutaj już mam jeszcze parę mikstur z walki ze smokiem na 1.11. Tak, tu mam ten. Tak, banner sobie, znaczy ten, jak się to nazywa. Dobra, nie będę używał polskich nazw, bo zanim wymyślę polską nazwę, jak to, znaczy przypomnę sobie, to sporo czasu zejdzie z odcinka. To są te, sztandary. No, teraz wymyśliłem. No tak, tam coś jest, ale tam mnie na razie nie interesuje. Idziemy do wioski zobaczyć, czy mają kuźnię. A jeśli mają kuźnię, to pójdę zaznaczyć kuźnię i... No i... zramować kuźnię. A co można robić w Minecrafcie? Jeśli będzie coś wartościowego, oczywiście. Tylko nie wiem teraz, co będzie... O! Zaczęło przecinać. Dobra. Zobaczmy, co mamy w środku. Nic wartościowego. To jest na początkowy survival i to też. No dobra, nieważne. Byłem już tutaj, więc już mogę zaznaczyć, że byłem. O, proszę bardzo, byłem tutaj. No i gotowe. Będę wiedział, żeby tutaj już nie zaglądać do tej kuźni. Bo nic ciekawego tam nie ma. Tu mamy zwierzęta, więc można zrobić farmy dodatkowe. No i dzięki temu będę, no... Nie będę musiał przenosić się do tamtego biomu, ale z drugiej strony... Ja mam biom... Znaczy mam na swoim biomie, na... Na swojej poprzedniej, w swojej poprzedniej bazie mam no, wszystkie zwierzęta, więc mogę sobie farmę, znaczy mam farmę, no owiec może nie mam, ale to nic nie szkodzi. Owce bardziej będę hodował tylko po to, żeby mieć wełnę. Chociaż nie wiem, ja bardziej wolę budować nie z wełny, tylko z betonu od 1.12.2. Tak więc, no i tak sporo ostatnio buduję na 1.12.2 na swoim save'ie, nawet no zbudowałem sporo. Tak więc będzie tutaj, mam nadzieję, że tutaj też będzie sporo budowania. Ale najpierw trzeba zaprojektować w ogóle całą posesję, bo gdzie ja bym mógł mieszkać tak teoretycznie i praktycznie. Po pierwsze trzeba zrobić pochodnie. A żeby zrobić pochodnie, to wiadomo co, węgiel i... A może mam gdzieś schowany? Nie, nie ma. No węgiel i patyki, dobra. Gdzie jest węgiel? Węgiel... Tu mam węgiel. No.
Jak widzicie, nadal wszystkie i jakimś cudem obsydian tutaj dałem. No, wezmę sobie cały węgiel, czy tam stak cały, bez oczywiście paru tam węgli. No i tak. Obsydian, gdzie mój obsydian? Mam położyć. Na dole jest, jak widzicie, tak dawno nie grałem, że już nie pamiętam, gdzie co jest. No, mam za krótką pamięć normalnie do wszystkiego. Ale surowców mam dużo, muszę przyznać, jeśli chodzi o te najcenniejsze. No i tak. Wioskę oczywiście można też jakoś ładnie obudować, żeby wrogie moby nie były w stanie dojść do niej. No i tak, pochodnie. Zrobię sobie pochodnie i oznaczę, co chcę zbudować. Bo mam parę pomysłów, ale to się rozwieje za chwilę i nie będę pamiętał. Na pewno ten mur powinien być zabezpieczający gdzieś odtąd. Tutaj, w tym miejscu. Tutaj, bo tu jest kanion, tak? Taki mini kanion. O, czyli w tym miejscu mogę postawić mur. Chcę, żeby był on przynajmniej 3 kratki grubości. Chociaż wiadomo, że lepiej więcej, bo wtedy ładnie będzie wyglądał na murze. Chcę taki jak do zamku zrobić mur, więc może taki, albo po prostu bezpośrednio. Dobra, na razie zostawię pochodnie. No trochę będzie przecinać i z tym już się nic nie zrobię, ale przynajmniej w niektórych przypadkach nie przecina. Czasami przecina, czasami nie. To jest Minecraft, pamiętajcie. Minecraft przecina kiedy chce. I nikt nie może z tym nic zrobić. No chyba, że dodać do komputera więcej RAMu, no to wtedy... Ale ja niestety jeszcze nie mam takiej możliwości. Z przyczyn... Nieważne jakich przyczyn. Ważne, że jej na razie nie mam. No to tak. W tym kierunku może będzie szedł mur. No i tak, żeby otoczyć wszystko. Sobie... Tak? O, a tu mogę sobie zrobić takie wejście do jaskini. Bramę sobie zbuduję, na przykład. No, oczywiście to tylko przykład. No, mur oczywiście może schodzić w dół, albo po prostu dodam tu dirta i będzie prosto leciał mur. Postaram się oczywiście jak najrzadziej zmieniać jego kierunek, tylko kiedy będę chciał rzeczywiście skręcić, ale myślę, że raczej jak będzie taka potrzeba, to na pewno zmienię kierunek muru. Jeśli jakiś staw będzie, albo coś po drodze będzie. Coś innego. No tak, dawno nie nagrywałem tej serii, więc kto lubi tą serię, no to polecam oczywiście o zostawieniu łapki, znaczy przypominam o zostawieniu łapki w górze pod filmem, bo to jest odcinek z serii, którą tak bardzo lubicie. No a jeśli ktoś jest nowy, no to polecam poprzednie odcinki i ten odcinek też, no i każde inne. No i tak. Ogólnie na tej serii, na głównej serii Minecraft nic się tak naprawdę nie robi. Czasem się robi się, cały czas coś się robi. Jeśli się nic nie robi, to po prostu nie ma odcinka. No. Więc tak. Albo się coś buduje, albo się eksploruje jakąś jaskinię, albo nie wiem, albo się walczy z mobami, albo coś. Coś się robi, zawsze się coś robi. Na zwykłym, że tak powiem, nie wiem, save, nie wiem. Nie wiem jak to nazwać. No na głównej, ja to nazywam główną serią Minecraft, czyli Minecraft z Pawlinsonem 96. No albo po prostu jak to woli, Minecraft z Pawlinson 96, bez odmieniania mojego niku. Dobra. Tutaj będzie problem z tą wodą, bo będzie trochę przeszkadzać. Ale dużego problemu z tym nie będzie, ja sobie potem to zabuduję. Możliwe, że nawet i poza waszą wizją, czy tam poza waszą widownią. No i tak, warunki niepowtarzalne. Mam, nie wiem kiedy będę miał kolejny raz warunki do nagrywania. Jak zapewne, znaczy nie wiecie jeszcze, ale wam powiem. Jestem po Euro Truck Simulator, więc... Bo nagrywam Euro Truck Simulator, poprzedni odcinek. Znaczy nie poprzedni odcinek, tylko w sensie, że odcinek na zapas nagrywałem. I tego samego dnia nagrywam teraz Minecrafta. Chociaż długo się zastanawiałem, co wybrać jako następną grę do nagrania. Jako następną serię do nagrania. Dlatego, że niektóre serie nie mają zbyt dużo, nie mają w ogóle dużej liczby łapek w górę i przez to nie mogę niektórych kontynuować. Ale dobra. Na razie skupmy się na otoczeniu terenu. To będę musiał chyba ściąć łopatą jakąś konkretną. No tylko pytanie. Ile mi to zajmie to wszystko? No jeszcze nie mam enchantowanych łopat, niestety.
Trochę to będzie kosztowało czasu, ale potem będę z tego, potem na to będę patrzył z dumą. Dobra, tutaj będziemy dalej. Ten mur będzie szedł. Kończy mi się pochodnie, ale wiem, powinienem co którąś oświetlać, a nie tyle, bo jeszcze będzie mi lagować, jak tyle światła doda. Dobra, nieważne, tam widziałem tego Squida, czy jak to woli, nie pamiętam nawet polskiej nazwy teraz, chyba to jest kałamarnica chyba, albo ośmiornica. Dobra, weźmy sobie oczywiście kilka pochodni, żeby mieć jeszcze trochę w zapasie i nie marnować ich zbyt dużo. Chociaż już i tak pewnie sporo zmarnowałem, ale je i tak będę sprzątał, stąd jak postawię mur. No i mur chyba z kamiennych cegieł postawię, tak mi się wydaje. Czyli będę musiał sporo kamienia wykopać. Dobra, tu jest w porządku. No i tak po prostu będzie sobie mur szedł. Pytanie, co tu zrobić? Może po prostu zakręcę ten mur sobie, tak fascynująco. No, to jest nawet dobry pomysł. Dobra, a więc zrobimy to w ten sposób. Tutaj oczywiście będzie skręcał o 3 szerokości. Dobra, zobaczę jeszcze ile to będzie. Na razie póki co będzie to w ten sposób. Troszeczkę przy wodzie bardziej bym to chciał zrobić. Tak, najpierw projekt oczywiście. Projekty są najważniejsze. Dobra, tutaj sobie wyjmę z rogu. Na razie się nie skupiam na oświetleniu, tylko na samym wzorze. Dobrze, tu będzie pochodnia. No i sobie będzie trochę ciemno, więc pójdę od razu szybko spać, żeby nie było ciemno. Zwłaszcza, że kiedy to oglądacie, to na YouTubie to jeszcze ciemniej widać, więc od razu zrobię, żeby był dzień. Tak, jakbyście nie zauważyli na początku odcinka, to tu macie diamenty. Tak, ukryłem, znaczy zdobyłem diamenty, bo je przeniosłem tutaj. Myślałem, że je poza odcinkiem przeniosę, ale zapomniałem, że jeszcze postępu nie odblokowywałem z diamentami na 1.12.2. Tylko osiągnięcie miałem z tego. No ale dobra. No to oznaczamy dalej. No i na tym będzie polegała cała ta robota. Ja zazwyczaj jak coś robię w Minecraftie, to zazwyczaj się skupiam na jednym elemencie, a nie na wielu elementach, żeby w ogóle coś się robić, ale może się jeszcze czymś innym zajmiemy, nie wiem jeszcze. Tutaj może bym ten mur przedłużył trochę, bo nie wiem, czy nie będę budowli jakichś budował. Bo może tutaj cały teren podlega do zmian. Można go zmieniać. Tak więc o, tu sobie mur zrobię, tu zrobię sobie taką bramę wyjściową, żeby móc spotkać się z osadnikami. I handlować z nimi, no i wiadomo, jakieś fajne enchanty zdobyć. Co mi oczywiście przypomina, że nie muszę już z nimi handlować, żeby zdobyć fajny enchant, na przykład mending, czy tam jak to woli naprawa. Wiecie dlaczego? Bo przecież ja mam wioskę, sobie zmodyfikowałem wioskę koło swojej bazy i mogę sobie tam w każdej chwili pójść i kupić kilka książek z naprawą. Tak więc nie ma problemu. No czyli już tak naprawdę jedyne co jest przeszkodą, żeby mieć fajne narzędzia i zbroje, no to jest tylko, no tylko oczywiście, no dostępność do świata, no dostępność expa. Dobra. Czemu ja tak długo w ogóle to mówię? Przecież to szybko powinienem mówić, żebyście nie musieli czekać, aż powiem, kiedy on to wreszcie skończy mówić. Nie, ja to muszę szybko mówić, ale też nie za szybko, bo w tym będzie i nic nie rozumiecie. Dlatego średnio trzeba mówić. Czyli nie za szybko i nie za wolno. Dobra. No to idziemy. Tutaj, znaczy nie idziemy, tylko no, oświetlimy, znaczy zaznaczamy. Tu bym chciał prosto chyba ten mur poprowadzić, tak mi się wydaje.
Najlepiej by było po prostu tak w kółko sobie zrobić tutaj. Pomyślmy. Na razie chyba nie mam pomysłu, jak tutaj dalej chcę poprowadzić ten mur, więc... Dopóki nie będę miał pomysłu, to myślę, że chyba tak pozostawię. I zajmę się drugą częścią muru. Bo to będzie dwustronny mur raczej. No, nie tyle co dwustronny, ale... No, a to co tutaj ma? A, no tak, bo tutaj skręca to. Czyli muszę zabrać stamtąd pochodnie. Oj, czyli to idzie w ten sposób. No, jeszcze sobie pozbieram parę pochodni. Tutaj powinna zostać. Jak widać, robię ten mur. I robię. Tutaj gdzieś ma być koniec tego muru podobno, więc sobie to... Kurczę, nie wiem, czy nie mówię za cicho, bo ja znów byłem daleko od mikrofonu. Jeśli za cicho, no to sorry. Już tego nie powtórzę, bo nie pamiętam już co dokładnie, jak to dokładnie. Mówię, że mur będzie tu gdzieś kończyć się, ponieważ tutaj jest góra, która by mogła ładnie wpasować się w ten mur. Czy tam mur mógłby się wpasować w górę. No dobra, a więc idziemy dalej. Czy już przeholowałem z murem? Chyba tak. Obawiam się, że tak. Niestety. Jak widzicie, tak dawno nie budowałem, że ja po prostu chcę to budować jak najdłużej. Przez to nawet proste błędy popełniam. Mur chcę zamykać tutaj, żeby nie miał nikt wstępu do tej części, ani w ogóle, żeby nikt nie miał wstępu do portalu, który znajduje się gdzieś tam na dole. I to całe można wtedy przekopać i przerobić w ogóle na swoje. I w ogóle nawet można zrobić ten, jak to się nazywa, no, placyk, na którym mógłbym sobie chodzić, jakiś kamienny albo coś. O, tu mam w ogóle jakieś pochodnie, nie pamiętam co one wskazują, więc może być problem. Znaczy chyba wskazują tamtę wioskę. Albo dojście do portalu wskazują te pochodnie, żebym nie zabłądził. No cóż, też może być taka możliwość, znaczy istnieć taka możliwość, znaczy, nie wiem jak to nazwać, takie zjawisko, dobra, nie, to bez sensu. Tutaj nie mogę poprowadzić niestety muru, ponieważ pochodnie są, będę musiał je chyba skasować. No i tak. A w ogóle co tam się znajduje? Może do tej góry będę prowadził ten mur. To jest trochę jakby dziwne, ale właściwie tą górę też skopię, więc, bo będzie tu sporo projektów może, chociaż nie wiem, czy będą jakieś sensowne projekty, bo ostatnie co budowałem w tym, w Minecrafcie, no to narzędzia, pixarty narzędzi, więc, no i jeszcze jakichś tam itemów dodatkowych, ale raczej trójwymiarowych budowli, nie wiem, czy będą jakieś trójwymiarowe na tym save'ie. Dobra, dlatego, że nie mam takiego doświadczenia w budowaniu. Dobra, na pewno mur będzie trójwymiarowy. To możecie być pewni. Dobra, więc tak. Ta strzałka, bo widzicie, że to jest strzałka, no nie? Ja już nie potrzebuję chyba strzałki, ale jeszcze ją musiałbym no, teoretycznie nie mogę jej już tu zostawić, bo będzie mi się mylić potem wszystko. Dobra, burzę strzałkę. Strzałka mi niepotrzebna. Wiem, gdzie jest portal, bo mam inne oznaczniki. No, tu sobie zburzę. Wszystko burzę. No i teraz problem, jak tutaj połączyć to, żeby ten mur potem był właściwie zbudowany. Tak, to całe będę przekopywał pewnie i rozmontowywał. Nawet słyszę lawę gdzieś w pobliżu, więc sobie na pewno chętnie znajdę tę lawę i sobie zabiorę ją przy pomocy jakiegoś wiaderka. Mam dużo żelaza, przypominam oczywiście, więc nie ma problemu. No ale myślę, że będziemy tutaj już kończyć odcinek, bo już pewnie długi jest.
Pewnie nawet godziny nie przekroczył, tak jak w przypadku Euro Truck Simulator. Też mi odcinek nie przekroczył godziny przed montażem, więc po montażu będzie dużo krótszy pewnie, ale nie wiem jeszcze ile. Dobra, nieważne. Jak tutaj ten mur poprowadzić? Możliwe, że zostawię sobie to poza odcinkiem, poza odcinek. I myślę, że tym się zajmę dopiero, kiedy już nagram jakiś inny odcinek, więc nie wiem właściwie, jak to zrobić. No więc to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Na razie, cześć. I pozdrawiam, pa. Na razie.